Pierwszy odcinek linii kolejowej 229 z Pruszcza Gdańskiego do Kartuz został uruchomiony w 1886 roku. W kolejnych latach linia została przedłużona aż do Lęborka. Ruch pociągów osobowych na trasie z Pruszcza Gdańskiego do Kartuz odbywał się aż do 1994 roku. Od tego czasu linia jest zamknięta i niszczeje. W 2008 roku pojawiły się plany ponownego uruchomienia transportu osobowego na tym odcinku. Początkowo zakładano, że w ciągu 2 lat na tory ponownie wyjadą pociągi. W zależności od rozpatrywanego wariantu, linia miała być uruchomiona na odcinku do Goszyna, Kolbut lub Kartuz. Postępy prac możemy zaobserwować na miejscu. Rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego ma się wręcz odwrotnie. Zaniedbany budynek, przez ostatnie lata znajdujący się w rękach prywatnych, został przejęty przez gminę Pruszcz Gdański w 2013 roku. Po długim i kosztownym remoncie w listopadzie 2016 otwarto tu pierwszą wiejską mediatekę.